Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony Sticky, tam was w kolejnej tier liście. Fajnie, że wpadłeś, to w łapkę, zostaw suba, oczywiście najważniejsze, baw się dobrze, daj swoje tier listy w komentarzach. No cóż, standardowa procedura, standardowa reguła, najmocniejsze czary wybieramy danego poziomu, teraz zakręcia czwartego poziomu z mistrzami, z boostami, jakimi się da na umiejętnościach, takimi, które dają użyteczność danych czarów. Sprawdzamy, co jest najsilniejsze i najciekawsze, no cóż wam powiem. Wydaje mi się, że ten poziom dla mnie jest prostszy do zdecydowania. Trochę się tutaj zmieni, trochę się tutaj wydarzy, trochę się wydarzy trochę inaczej. No ale cóż, zaczynajmy od... po kolei. Odporność na magię. A... odporność na magię powoduje, że ściągamy wszystkie magie. Swoje, nie swoje, czyjeś, nie czyjeś. No i co? Cóż to robi? No dla mnie to jest raczej przeciętne. Znaczy jest ponad przeciętne, bo potrafi zmienić, ale to nie jest aż tak mocne. Tylko nie wiem, gdzie dokładnie jeszcze to trafi. No ale na razie to umieśćmy tutaj. Oślepienie. Dobę. Oślepienie powoduje oślepienie. Spoko. Użyteczny czar, mocny czar. Ale no... no łatwy do skontrowania jakimiś rzeczami. Na przykład u orków jest łatwy do skontrowania. Gdzieś tam balisty gdzieś pod koniec będzie strzelać w nas przeciwnika. Niego śpiec oszlepać, jakieś gdzieś krąg zimy ktoś ma może jakieś kamienne kolce gdzieś na siebie za dobrażenie się obudzi. Czy obudzi sobie jakimś swoim własną jednostką. No nie jest to jakoś przepotężne, no powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to oślepienie tutaj. I to po prostu czuć. Łańcuch. Łańcuch. Czemu łańcuch idzie tu? Łańcuch ma dużo minusów. Łańcuch ma dużo plusów. Łańcuch ma dużo komplikacji. Ale ma tak sporo obrażenia i ogłuszenia z mistrza błyskawic. Dlatego według mnie jest jednym z najlepszych czarów tego poziomu czwartego. I nie zmienia to wielu rzeczy, po prostu jest tak dobry, żeby to mieć, tym być, z tym działać. Jeżeli wy zadajecie obrażenia, ogłuszacie cele, spowalniacie, w sensie ogłuszacie, zmniejszycie gotowość bojową. Sorry za ten krąg zimy, bo tam mi się przypomniało, zrobiłem mały błąd, bo tam krąg zimy jakby nie powoduje tych obrażeń fizycznych większych, tylko spowalnia, w sensie zmniejsza gotowość bojową też, jednostek zamraża na chwilę i się tam dzieje na wszystkie jednostki, ale to tylko tak mi się przypomniało, że tam za dużo jednostek powiedziałem. Ale wracając do poziomu czwartego, to tu do eski. Odporność chyba trafi wyjdzie. Grad meteorytów. Nie wiem, ale tu zniszczenie jest po prostu na tym poziomie potężne. Tu już nie ma grupówek, tu sytuacja się trochę zmienia. Co nie? Bo grupówki są same w sobie silniejsze. Chociaż zostały takiego nerfa z gotowością bojową, że jest i to był bardzo dobry nerf i bardzo dobre zagranie z naszej strony i z zmiany tutaj na arenie. Jeśli chodzi o czas zabierania gotowości bojowej Herkowi przez grupowe zaklęcia. No, nie wiem, czy grad nie trafi do S. Ale nie. Użyteczniejszy nie trafi. Będzie to z mocna A, ale do S-ki nie ma opcji. Ja tego nie widzę. Mimo, że daje potężne obrażenia, to jednak łańcuch piorunów na więcej jakby rzeczy się może przydać. Tylko, że łańcuch też bije naszych. Nie, ale w tym mamy kulę, jakiś krąg zimy zapasowy. Nie, no to jest okej, nie? No po prostu jesteśmy w stanie dużo zmienić i tak dalej, więc niech to tu zostanie. Teleportacja, znaczy nie, przywołanie żywiołaków up do S-ki. Odtąd żywiołaki dostały boosta, odtąd żywiołaki dla mnie to jest potężny czar. Potężny po prostu. Potężny i dobry czar. Żywiołaki są już zbalansowane. Można ich jeść dużo więcej, fajnie można coś zrobić. I dla mnie to jest czar, który zasługuje na S. Na czołówkę. No nie wiem, może to jest kontrowersyjne, może nie. Ale dla mnie ten czar sam w sobie jest mega istotny, mega ważny. No i taka jest prawda, no po prostu taka jest prawda. No dajmy na to sobie tworzyć armię i sobustujecie samonami, zwiększacie i tak dalej. No i jest to po prostu dobry czar, no po prostu bardzo dobry.
I tu na poziomie czwartym nie ma wyjątkowo dobrych czarów, więc to też jest łatwo w tej liście, która będzie miała pewnie najwięcej kontrowersji, tak sobie gdzieś tak myślę. No ale. Ale ja to tak widzę. Ja bym to tutaj dał. Wiadomo, że ta tier lista będzie krótsza, bo już mi zaklęć. Ale daję go w esce. Daję go w esce, a odporność na magię chyba dam nawet wyżej za niedługo. To jest Rój Us, w sensie to jest gniazdo Os. Us, Os, hehe. Daję do B. Daję do B po prostu, bo fajny czar, ale zabijecie ten rój i tracicie magię. Znaczy możecie, na trzeci nie może dostawać obrażenia plus mieszać gotowość, bo to jest fajne. To bym dał wyżej nawet od oślepienia. Musi się zmarnować, ale tu jest dobre miejsce, gniazdo Os. Rzadko używalne, rzadko grane. No i jest po prostu przeciętne. Teleportacja. Teleportuje. Fajnie. Sztur teleport, okej. To ma sens, a nie bierzemy tego akurat pod uwagę. Sztur teleport, gdzie tam macie teleportację jako czar. Okej, ale tu bierzemy z magii światła. No, patrząc na te inne czary, jego użyteczność jest naprawdę znikoma. Jest przydatna. Jest. Każdy czar jest jakoś przydatny. Ale czy zasługuje na wyżej? Nie sądzę. Po prostu nie sądzę. I nie dam wyżej. I teraz musimy to jakoś ustatkować. Wampiryzm here. Wampiryzm dla mnie here. Why here? Czemu tutaj? Bo wampiryzm tak. Powoduje, że jesteście nieumarłymi i możecie się wskrzeszać. Możecie zdublować się na nekropolii. Większość swoje wampiryzmy, pochłanianie, zbieranie obrażeń. Na przystanie rzucicie wampiryzm, a przystanie zadaje dużo obrażeń, możecie fajnie się leczyć. Na każdej frakcji wampiryzm robi po prostu robotę. I dla mnie, szczerze powiedziawszy, to wampiryzm poleciałby... Według mnie wampiryzm, w mojej ocenie, w moim mniemaniu, w moim rozumieniu świata tej gry, areny, dla mnie wampiryzm jest po prostu najsilniejszym czarem tego poziomu. Jest po prostu najsilniejszym czarem tego poziomu i on to zostanie. No ja nie za bardzo widzę, w jaki sposób coś by miało to pokonać. No co? No co jest aż tak użytecznym tutaj czarem, który mógłby pokonać wampiryzm? Ja tego nie widzę, może wy to widzicie, dajcie znać swoje tier listy w komentarzach. Ocenicie mnie krytycznie. Ale to jest naprawdę potężny czar. No nawet mając mało mocy, potraficie się dużo wskrzeszać. Robicie się nieumarlimi, macie odporność na dezo, na jakieś inne tam oślepienia, hipnozy i tak dalej. No przecież super sprawa, no przecież zajebisty ten czar jest. No po prostu on jest tu najlepszy i taki zostanie. I nie zmienię zdania, kurczaczki. No i tyle moich emocjonujących wypowiedzi. Wprawdzie, czy to dla mnie ta tier lista jest dobra? Teleportacja jest okej, oślepienie z rojem mus jest okej. Odporność na magię z gradzikiem w miarę okej. No odporność jeszcze wszystko ściąga, wciąga wasze plusy, więc... Też jest silna, no... No nie wiem, dla mnie ten grad jest taki upierdliwy, no nie wiem, odporność dam wyżej po prostu. Troszeczkę, bo jest jednak prawie w czołówce. Gradzik... No jest fajny i tak dalej, ale nie ma tutaj opcji. Łańcuszek jest dla mnie... Tak, łańcuszek jest w czołówce, ale jednak... Tak. Tak bym to widział, taka jest moja tier lista. I takiej się tier listy trzymam. Nie wiem, czy wam tutaj jeszcze jakoś to bardziej tłumaczyć. To był krótki odcinek, bo jest mało tych już czarów. Więc nie ma jakby za bardzo wielkich wywodów. Ale zastanawiam się, tutaj można zmienić, no... Włączamy no niby tą jednostkę na ileś tur, no ale też tam włącza jakąś jednostkę na jakieś tam tury. Też sprawia obrażenia, jest upierdliwe, trzeba to zabić. No oślepienie jest... Można odeprzeć oślepienie, nie? I tak dalej, no można odporność rzucić, wampiry zrzucić, kolce rzucić, zaatakować przez przypadek, czy ktoś zaatakuje przy... No nie, no jest to według mnie w porządku. Taka jest moja tier lista czwartego poziomu. Dawajcie znać odnośnie swoich tier list czwartego poziomu, jakie macie. Macie link w opisie, rzucajcie na Discorda, komentujcie moje oceny w komentarzach poniżej. Tym więcej komentarzy, łapeczek waszych ocen, waszych tier list, tym większa zabawa, więcej osób to zobaczy na przyszłość, bo tier listy będą stałym naszym tutaj zajęciem na kanale, żeby urozmaicić, podyskutować z wami, żeby coś się działo takiego prospołecznego i też krótkiego i fajnego do oglądania.
Jeszcze raz, miło mi, że wpadłeś, fajnie, że jesteś na moim kanale, zostaw łapkę, suba i baw się dobrze dalej. Dzięki ci, no i cóż. Cały czas ten gradną w głowie, ale go już to zostawię. Dzięki wam, no i do usłyszenia. Bye bye.